A jednak się udało, znalazłem jeden z portów w Toruniu, zamieniony na muzeum. Początek myślanej trasy rowerowej od Torunia nie zachwyca. Cały czas ciągnie się wzdłuż ruchliwej dość drogi. Przez chwilę zahacza o trasę forteczną. No ja pojechałem akurat szlakiem zielonym, bo nie znalazłem w ogóle skrętu na tą forteczną, znaczy ten szlak WTR. Wracając już pojadę przez WTR. A teraz zmierzam do Solca Kujawskiego. Zobaczymy, jak tam jest. Ciekawostka, znalazłem jakieś ruiny Zamku Krzyżackiego na tej ścieżce. Właśnie jadę zobaczyć. Jeszcze nie widzę stąd nic, ale gdzieś tu powinny być, przynajmniej był znak. No i nic, nie znalazłem tych ruin. Nie wiem, gdzie one tu są. Znak wskazywał raczej, żeby były przy Wiśle, bo tak przynajmniej Krzyżacy budowali zamki przy rzece. Trudniej nie było zdobyć, a nic tu nie ma, żadnych ruin. Ale cóż, pojadę wałem do Solca Kujawskiego. Też ciekawe będzie. Naprawdę świetna ścieżka rowerowa po płytach, tak zwanych dziurawcach, i naprawdę równe są, naprawdę się przyjemnie jeździ. No jeśli ta trasa będzie o tak wyglądała aż do Solca Kujawskiego, no to no, finiszuję. Pięknie, naprawdę fajnie. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, widokowo też fajna. Co prawda nie widzę Wisły, bo Wisła jest tam za drzewami. Ale i tak mi tylko fajnie. Podoba mi się. Stawiam lajka. WTR. Fajnie. Parking. Teraz tak, Wiślana trasa jedzie tam. Tak jest. Co? Chyba sobie żartuję. Chyba i k***y tędy. Kto to wymyślił? Tak wygląda teraz myślałem trasa rowerowa poprowadzona ruchliwą drogą. Kto to wymyślił? Wygląda na to, że ta droga skręca po prostu. Tutaj w las trzeba przejechać po tej stronie ulicy. Ciekawie. Tu jest. Niezłe. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. Niesamowite, miłe zaskoczenie Wiślanej trasy rowerowej prowadzona lasem. W terenach typowo MTB, piasek, podjazdy. Aż mi się po prostu na twarz sam uśmiech maluje. Dużo nie trzeba było. Tak jest.
Teraz taki fajny asfalt w lesie, no po prostu mega, mega poznawanie nowych tras gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. To jest właśnie, to jest najlepsze uczucie, jakie człowiek może jakikolwiek osiągnąć. To po prostu tworzy to tyle dobrej energii, tyle dobrych emocji. Odkrywasz coś, co jest naprawdę fajne. No i to właśnie uwielbiam w podróżowaniu. Nieznane miejsca rowerem. Odkrywając przy okazji nowe rzeczy. No trochę się nawierzchnia zmieniła na trochę dziurawą. Już nie ma takiego fajnego asfaltu. Przez chwilę był bardzo fajny shooter. Świetnie się jechało. Naprawdę trasa jest przepiękna, można odpocząć. Przez las cały czas. Trzeba uważać, bo jest jedna droga tutaj leśna, udostępniona do ruchu publicznego, czyli samochody przejeżdżają. Teraz tak. W sumie to chyba o tą drogą byśmy mogli się... O! Jelonek. A nie. Jelonek albo zając. Pojedziemy, bo szkoda dodawać sobie dodatkowych kilometrów, skoro i tak muszę się cofnąć. Nie odbija tam, ja chcę tam. Więc jedziemy wprost. To nie jest Wiślana. Jeszcze mam do niej trochę. Przedrzemy się tędy do tej drogi. Powinniśmy dotrzeć. Teraz to w ogóle jakoś pod kątem mnie. Gdzie ta droga? Gorzej jak jestem tu, a ta droga cały czas biegnie inaczej. I teraz jak to przejechać? Bo tam może też nie być drogi. Odnalazłem ścieżkę. Troszkę skręciłem. Zamiast zrobić skrót, to trochę nawigacja GPS mi się w lesie trochę zafiksowała. Dobrze wiedziałem, gdzie jest droga, tylko mi po prostu źle wskazywało kierunek. Delikatnie mówiąc, ja szedłem na kierunku do przodu, a mnie kierowało na prawo. Niestety, ale fragmentami Wiślana trasa rowerowa jest po prostu beznadziejna. Beznadziejne połączenie na przykład poprzez drogę krajową. Trzeba przez chwilę ją przejechać, co nie jest wcale bezpieczne. Mogli troszkę to inaczej poprowadzić. Tutaj. Bardziej może tamto z tym, tylko że tak trzeba było przekroczyć tutaj drogę krajową. Dobra, z powrotem jestem na ścieżce rowerowej, bardzo fajnej. Spoko, mogę jechać. Nawet fajnie będzie. Koniec tego dobrego, ale co ja widzę? Bydgoszcz widzę. I chyba plan będzie taki, że jadę do Bydgoszczy zobaczyć i wrócę pociągiem do Torunia.
No, takich ścieżek to więcej, proszę. Cywilizacja. Ta trasa rowerowa, no muszę przyznać, że zaskakuje mnie. Momentami bardzo fajnie poprowadzona, a momentami kiepsko. Ale to chyba bolączka wszystkich szlaków rowerowych, które niestety muszą czasem przeciąć drogę główną. I oczywiście zapomniałem powiedzieć to na filmie, że jednak wracam rowerem do Torunia z Bydgoszczy. 125 km. Stwierdziłem, że dam radę, że piękna pogoda, jednak deszczu nie będzie. I wracam. Chociaż już przemęczenie czuć. Dotarłem do Torunia z powrotem do swojego miejsca noclegowego. 2 dni zmieściłem w 1 dzień. Czyli odcinek o Toruniu oraz odcinek z Wiślany Trasy Rowerowej. Toruń, Solec Kujawski, Bydgoszcz, Toruń. W ciągu 12 godzin. Stopy mi odpadają, bo najpierw przyszedłem sporo kilometrów, później przyjechałem jeszcze sporo kilometrów. Cały czas na słońcu byłem i po prostu padam. Dobrze, że jutro będzie dzień odpoczynku. Do zobaczenia. Cześć.